nadzieją błagajmy dobrego Boga, przyzywając prędownictwa świętego Józefa, który daje przykład pokornego posłuszeństwa, wiary i ofiarnej służby tajemnicą zbawienia. Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą i miłością zawsze służył prawdzie i sprawiedliwości, a głosząc i wypełniając Słowo Boże, był dla świata znakiem Ewangelii Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się w intencjach Ojca Świętego, wszystkich biskupów i księży, aby towarzyszyła im łaska Ducha Świętego, a Pan błogosławił im i obdarzył potrzebnymi darami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny zagrożone dziś w swych prawach i egzystencji, aby stając na straży życia każdego człowieka, z Eucharystii czerpały miłość i nadzieję oraz siłę w trudach życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, na Ukrainie, za ludzi pogrążonych w konfliktach i sporach, aby Bóg uleczył ich serca i obdarzył łaską pokoju i pojednania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich zmarłych, bliskich, znajomych, z naszych rodzin, tych, którzy oddali swe życie w obronie wolności i wiary, aby Bóg wprowadził ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie oraz Świętemu Józefowi w dniu Jego Święta przez ich wstawiennictwo uzyskali obfitość Bożych łask. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy w intencji rozpoczynającego się kongresu, prosząc o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo świętego Józefa we wszystkich słuchających, prelegentów, na całego dzieła, na organizatorów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, który świętego Józefa postanowiłeś opiekunem i żywicielem Twojego jednorodzonego Syna, dziękujemy za wysłuchanie naszych próśb. Wychwalamy Twoją dobroć i miłość przez Chrystusa, Pana.